Myślę, że stawka meczu, wszyscy sobie zdawali sprawę, jaka jest, i jedna i druga drużyna, to gdzieś na pewno paraliżowało chłopaków w poczynaniach boiskowych. Myślę, że zarówno jedna, jak i druga drużyna mogła tu rozstrzygnąć na swoją korzyść mecz. Tak jak tutaj pan mówi, dużo walki. No cóż, no, myślę, że wszystko przed nami jeszcze, żeby powalczyć o to utrzymanie. Dokładnie tak, dokładnie tak. No, zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj mecz jest o 3 punkty, które mogą być przybliżać którąś z drużyn do utrzymania. To też, tak jak mówię, no, paraliżowało w pewien sposób, bo mówię, sytuacje były zapewne zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, i mecz mógł się rozstrzygnąć w tą czy w tą stronę, więc no, trzeba szanować ten punkt z perspektywy wydarzeń boiskowych, i no, mamy jeszcze 2 mecze do końca, więc będziemy próbować, że tak powiem, zrealizować nasze cele. Tak, na pewno no, spotkały się drużyny z środka tabeli, drużyny może bardzo waleczne, tak? Bardzo waleczne, nie ustępujące nawet metra boiska. Oczywiście analizując mecz tak na szybko, no, mieliśmy trochę więcej sytuacji do strzelenia bramki, ale nie mieliśmy szczęścia i stąd wynik 0-0, co w jakiś tam sposób pozostawia nam dalej szansę gry w tej lidze. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Jest sytuacja trudna, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do trudnych sytuacji i myślę, że sobie poradzimy z tym. Mamy mecz wyjazdowy z Krakowią i potem gościmy u siebie Hutnik Kraków na głównej płycie.